Czy myślałeś kiedyś nad określeniem pracy swoich marzeń? Czy wiesz, jaka powinna być? Spróbujemy teraz określić jej cechy. Po pierwsze, w Twojej idealnej pracy musisz robić to, co kochasz. W sumie to dość proste, bo jeśli lubisz grzebać w silnikach i interesujesz się motoryzacją, to powinieneś być mechanikiem samochodowym. A patrząc z drugiej strony, jeśli rozmawiając z młodzieżą denerwujesz się, to raczej nie powinieneś być nauczycielem. Okej, wiemy, o co chodzi. Praca marzeń na pewno powinna sprawiać Ci przyjemność. Najczęściej to, co faktycznie sprawia Ci radochę, jesteś w stanie robić za darmo. Nikt nie musi Ci za to płacić, bo robisz to dla samej przyjemności, a nie dla kasy. No to mamy pierwszą cechę pracy marzeń. No ale idealna praca nie będzie wcale tak doskonała, jeśli klepiesz biedę. Dla wielu ludzi to oczywiste. Kasa jest ważna, o ile nie najważniejsza. Dobre zarobki to druga cecha pracy marzeń. I teraz, łącząc obie te cechy, czyli to, co kochasz, z dobrymi pieniędzmi, powstaje coś, co nazwać można czystym marzeniem. No bo każdy marzy, aby robić to, co lubi i żeby jeszcze mu za to płacili. Jesteśmy coraz bliżej naszego ideału. Jest jeszcze trzecia cecha. W pracy marzeń powinieneś robić to, w czym jesteś dobry. A dlaczego? Bo jeśli na przykład kochasz cykać zdjęcia, ale one są do dupy, to nikt ci nie zapłaci. Głową muru nie przebijesz. Musisz być dobry w tym, co robisz i stawać się coraz lepszym. I teraz tak. Ktoś, kto robi to, w czym jest dobry i zarabia przy tym kupę forsy, jest znudzonym bogaczem. Nie lubi tego, co robi. To może być na przykład spawacz jeżdżący do pracy do Norwegii. Gość dobrze spawa, porobił wszystkie kursy i uprawnienia. Zarabia też dobre pieniądze, postawił w Polsce dom, ma nowe auto i tak dalej. Ale czy ten facet naprawdę kocha spawanie? Idziemy dalej. Jeśli robisz to, co kochasz, co więcej, jesteś tym dobry, ale niestety nie zarabiasz na tym, to jesteś jedynie wolontariuszem. Można jedynie ci bić brawo, ale pieniędzy nie dostaniesz. Nie czarujmy się. Wolontariat to nie praca marzeń. Widzimy, że połączenie dwóch dowolnych czynników nie daje nam pełni szczęścia. Ale to, co znajduje się w tym miejscu, tu, gdzie łączą się wszystkie trzy czynniki, to miejsce, do którego dążymy. To twój punkt spokoju. W tym miejscu masz pracę marzeń, w której robisz to, co kochasz, jesteś w tym dobry i zarabiasz dobre pieniądze. Właśnie tego szukamy dla siebie.